Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię wam dzisiaj partię rozegraną pomiędzy Aleksiejem Szirowem a J. Lapińskim. Zawodnik mniej mi znany, nie wiem kim on był. W każdym razie partia była niezwykle ciekawa, rozegrana w 1990 roku na Łotwie. Aleksiej Szirow, moi drodzy, jest arcymistrzem, no teraz już szerokiej czołówki światowej, niegdyś ścisłej. Jest uważany za następcę Michaiła Tala, czyli kogoś takiego, kto gra w szachy agresywnie, nie może usiedzieć na miejscu, znaczy na miejscu może usiedzieć, ale na szachownicy musi wywoływać burzę za każdym razem, kiedy gra tą partię, kiedy jest na to możliwość i szansa. No i przejdźmy, moi drodzy, do analizy tejże partii. Aleksiej Sirow rozpoczął ruchem e4, przeciwnik odpowiedział e5, no i tutaj Aleksiej nie byłby sobą, właśnie jakby nie zaostrzył już w drugim posunięciu, czyli wybiera, uwaga, gambit królewski, grając posunięcie f4. Idea tego ruchu jest taka, że jeżeli czarne wybijają tutaj na f4, to mamy opcję zyskania szybkiego centrum i szybkiego rozwoju, w zależności tylko jak będziemy to kontynuować, bo po wybiciu jeszcze raz możemy grać skoczek f3, możemy grać goniec c4, nawet kosztem roszady, ale centrum, tutaj kosztem roszady, ale też możemy zyskać centrum, ale też chodzi tutaj o to, że moi drodzy, mimo wszystko jak wyjdziemy tym pionkiem do przodu, to tak bardziej dla początkujących, nie boimy się wtargnięcia tutaj hetmanem absolutnie, bo mamy zawsze tego pionka na G3 z tempem, więc F4 jak najbardziej można grać. Ja polecam zawodnikom, którzy chcą rozwinąć swoje taktyczne myślenie, żeby próbować wybierać takie ostrzejsze debiuty. Takim też jest gambit królewski. No i tutaj przeciwnik wybił na F4. No i Szirow zagrał skoczek F3. Z kolei ja bardzo lubię posunięcie goniec C4, które daje fajną możliwość tutaj zagrania królem na F1, bo jeżeli goniec C4, hetman by poruszył się na H4 z szachem, no to tutaj król na F1 jak najbardziej trzeba go schować i w późniejszym skoczek F3. No ale cóż, Szirow zagrał skoczek F3, no i tutaj czarne zagrały G5. No dobra. To posunięcie jest no, ostre przede wszystkim, gdyż raz broni pionka na F4, dwa tutaj ma ochotę zagrać G4 z atakiem na skoczka. Ten skoczek musi znaleźć sobie jakieś fajne pole, żeby móc być aktywną figurą. No i teraz goniec poruszył się na C4. To co mówiłem, białe tutaj nie zważają na za cenę pionków, znaczy nie zważają na straty materialne, może w ten sposób, a starają się wyprowadzać figury jak najszybciej. Czarne zagrały G4. No i moi drodzy, powiem w ten sposób. Niezwykle ostro już to wszystko wygląda. Można próbować grać na przykład posunięcie skoczek E5, ale myślę, że hetman H4 byłoby dosyć niebezpieczne. Tutaj atak na F7 widzimy, jakiś skoczek H6. Wszystko chyba się broni u czarnych. Specjalistą w tym debiucie nie jestem. Trzeba było troszeczkę się zagłębić w te warianty nieco romantycznej treści. Aczkolwiek Shirov tutaj zagrał teraz ruch, który jest grywalny i jest no niezwykle ostrym posunięciem. Teraz programy komputerowe oceniają to jako bardzo niedokładne dla białych, ale to nie chodzi o komputery, moi drodzy, tylko o ten romantyzm, te poświęcenia, tą wspaniałą grę kombinacyjną. No szachy są naprawdę piękne, potrafią być piękne też technicznie, ale wróćmy tutaj do partii, bo niechcąco się jeszcze rozgadam za bardzo i ruch białych, uwaga, myślę, że dla wielu zaskakujący, mianowicie roszada. O właśnie, właśnie, to jest Aleksiej Szirow. Podstawia tutaj skoczka na F3, co jest automatycznie zabierane. No i hetman na F3. I oceńmy pozycję. Białe mają czystą figurę mniej, ale jakie są plusy? No plus jest taki, że mamy zrobioną roszadę. Mamy w gotowości ciężką artylerię, która będzie tutaj atakowała punkt F7. W każdym razie będzie taka szansa. No i goniec też w tym też pomaga, żeby atakować, i przede wszystkim też pilnuje bardzo ważne pole D5. No moi drodzy, nie chciałbym być tu w skórze czarnych, jeżeli grałbym z jakimś bardzo silnym zawodnikiem. Aczkolwiek komputer teraz ocenia jako lekka przewaga, mimo wszystko dla czarnych. Lekka, dlatego że mimo że figura więcej, to znaczy, że tutaj komputer jest jednak przychylny dla białych za cenę tego rozwoju. Hetman zagrał na F6. No jest to ruch najlepszy w danym momencie.
momencie, aby zapobiegać troszeczkę zapędom na tej linii F. Przede wszystkim też broni punktu F4. Jeżeli białe by na przykład wymieniły teraz pionkę, no to byłoby to bardzo pozbawione sensu, dlatego że wymiana hetmanów upraszcza grę czarnym, powodując raczej zwycięstwo w dosyć prosty sposób, gdy mamy figurę więcej. Teraz Aleksiej Shirov popisuje się kolejnymi ciekawymi zagraniami. Od razu mówię, że te zagrania nie są zbyt dokładne, ale właśnie o to chodzi, żeby nie grać dokładnie tak jak program komputerowy, tylko żeby spróbować przeciwnika nieźle tutaj zamieszać, nieźle mu tutaj namieszać w głowie. Moi drodzy, posunięcie E5. Niezwykle ciekawy ruch i mocno agresywny. No cóż, o co w tym posunięciu chodzi? Shirov przede wszystkim chce tego hetmana z tej linii usunąć, z linii F. Może, jeżeli byłoby takie zagranie hetman G6 na przykład, no to hetman wybija na F4 i tutaj ten atak jest piekielnie silny. No cóż, ale czarne muszą też spróbować sobie pomyśleć w ten sposób. No cóż, jak cierpieć to za coś, czyli za materiał, czyli za cenę niedorozwoju figur, w tym momencie czarne będą miały sporo materiału. Hetman przyjmuje tę ofiarę i zbija na E5. Tutaj też białemu chodziło troszeczkę o coś innego, mianowicie żeby odciągnąć hetmana od punktu F7. I co robi Shirov? To już pewnie się domyślacie, moi drodzy. Uwaga, goniec na F7 poświęca drugą figurę. Powiem w ten sposób. To poświęcenie jest mega słabe. Jest mega słabe dla oceny komputera. Wyraźna przewaga już po stronie czarnych. Ofiarę trzeba jak najbardziej przyjąć. Minus, moi drodzy, 5. Pojawia się tutaj na ocenie silnika. To już jest wygrana tak naprawdę. Taka duża ocena. Ale to właśnie nie o to chodzi. To już powtarzam wielokrotnie. Shirov tu się popisuje naprawdę niezłymi zagraniami. Chociaż wydaje się, że zobaczcie, oddał skoczka, oddał gońca i zostały mu ciężkie figury, no jak grać dalej, skoro ten pionek przeszkadza? Nawet taki ruch jest zbyt wolny, gdyż tam jakiś goniec H6 może nastąpić, przygwoździć troszeczkę pionka, a po wymianie hetman odchodzi. Nie musimy tego wszystkiego już zbijać, tu jest zasłona na króla. No przede wszystkim Shirov musi znaleźć szybki sposób na jeszcze szybszy rozwój tych figur oczywiście. Jak to zrobić? Uwaga! D4. Kolejne poświęcenie pionka i to uwaga z szachem, na co czarne przystają, moi drodzy. Czarne biją to szachem, bo to jest bardzo kuszące i to jest oczywiście ruch dobry. Ale sprawdźmy alternatywę. Jeżeli na przykład czarne tutaj by już nie chciały zdobywać dalej materiału i broniły się w sposób następujący. Hetman F5 byłby ruchem ciekawym, dlatego że nie pozwala jeszcze przy okazji dać żadnego szacha. I tutaj białe mogłyby się popisać kolejnym dobrym ruchem, na przykład G4. Zauważcie, no król się odsłania, ale pionek po prostu konkretnie atakuje. Wbić w przelocie nie można, bo hetman leci, więc trzeba było się zasłonić na przykład na F6 i tutaj goniec musiałby wybić prawdopodobnie na F4. Wybić na D4 oczywiście też nie można, bo mam jakąś przesłonę z szachem, bardzo niebezpieczne rzeczy i już tutaj myślę, że białe by wygrywały tą pozycję, bo tracimy hetmana. Goniec na przykład mógłby zagrać na G7. To są takie ruchy, które pozwalają czarnym szybciej swoje figury przegrupować do lepszych pozycji i ochronić króla. No ale na przykład skoczek na C3 mogłoby nastąpić. No widzimy, że białe chcą próbować te szybciej figury wprowadzać i na przykład skoczek E7, nie pozwalając tutaj na D5 wejść skoczkowi, to jest bardzo ważna sprawa, no to skoczek by mógł na przykład zagrać na E4, to jest słuszna racja, hetman G6, tutaj czarne musiałyby grać bardzo, bardzo dokładnie, to są jedyne ruchy czarnych, które dają nadal przewagę, no i w tym momencie na przykład goniec C7 z odkrytym szachem, król na przykład na G8, moi drodzy, i goniec mógłby zagrać na E5 z taką opcją, żeby tutaj wpakować się skoczkiem, no białe figury musiałyby się bardzo skoncentrować na tym, żeby atakować króla przeciwnika. I powiedzmy taki ruch D5, ruch wtrącony, bardzo dobry. No i teraz ta pozycja, moi drodzy, no niestety jest na korzyść dla czarnych. No dwie figury więcej to jednak dużo. I teraz zauważcie, że tutaj jest opcja na szybką wymianę i jeszcze z atakiem na skoczka. Nie chciałbym być w skórze białych, no ale cóż, na tym polega ryzyko poświęceń. Jak czarne będą grały dobrze, no to mają szansę po prostu z tego wyjść cało. No moi drodzy, po ruchu D4 wróćmy do pozycji. Hetman wybił tego pionka z szachem. I teraz szukajmy dobrej opcji dla białych. No, czy odchodzimy królem na H1?
Tak się oczywiście to narzuca, pierwsza myśl, tak byśmy zagrali, no ale jak chcemy grać lepiej, chcemy grać jak arcymistrz, moi drodzy, no to szukamy wtrąceń i to jest właśnie to wtrącenie, goniec na E3. Piekielnie dobry ruch, jedyny w tym, w tej sytuacji, dlatego że daje dalej dynamikę w tej pozycji, daje jakiekolwiek szanse. Nie można zbić hetmanem, bo hetman bije na E3, tutaj widzimy związanie. Hetman zdobyty byłby. Oczywiście hetman tutaj odszedł na F6, ratując króla poniekąd. No i Shirov no, musi wybić pionka na F4, nie ma innego wyjścia. Tutaj też, moi drodzy, cofnę lekko. Byłaby opcja oczywiście wybicia na B2, ale to nie zmienia faktu, że dalej atak byłby bardzo silny. Wystarczy skoczkiem zagrać i dalej grożą jakieś szachy, wieże tu się bronią. No kolejne piony. Jak za dużo pionków weźmiemy, to też niedobrze. Już przewaga czarnych jest na tyle wysoka, że wystarczy tylko rozwinąć figury i zabezpieczyć króla. No to Shirov nie daje za wygraną, bije na F4. No i teraz czarne niestety się bardzo mylą, ale wydaje się ruchem to dobrym, bo król zagrywa na E8. No nie podoba mi się ten ruch, dlatego że, moi drodzy, no król zagrał na F7 i znowu zagrywa na E8. Trzeba próbować szybciej wyprowadzać figury. Tutaj przede wszystkim zatroszczyłbym się na przykład o gońca na C5, no z szachem. To już jest figura w grze. Tak czarnymi można byłoby próbować, potem na przykład skoczek E7, cokolwiek figurami. Po prostu trzeba spróbować grać tutaj figurami, żeby przeciwdziałać atakom białym. No niestety król E8 jest ruchem niezbyt dobrym, bo traci tempo. No i tutaj skoczek zagrywa na C3. Silny ruch, słuchajcie, skoczek ma opcję wejścia na D5 i zwalnia się druga wieża do ataku. No i teraz znowu czarnymi można byłoby próbować grać goniec na C5 z szachem. Niestety tak się nie dzieje. Skoczek zagrywa na C6. No, szachy to gra błędów, moi drodzy. W tym momencie białe, mimo straty, uwaga, dwóch figur, mają tutaj już wielkie szanse na zwycięstwo, i trzeba wiedzieć, jak to zrobić, jak tutaj grać dalej, moi drodzy. Shirov zagrywa oczywiście skoczek na D5, bardzo dobry ruch, który daje możliwość szacha na C7, atakuje po prostu hetmana. Hetman zagrywa na G6 w tym momencie, w tej partii. No i teraz, czy bijemy tutaj na C7 i atakujemy króla, atakujemy wieżę. Bardzo się ten ruch narzuca. Ten ruch jest jak najbardziej również dobry. W tak ostrych pozycjach ciężko się zdecydować na dobre posunięcie, ale jedną lekcję tutaj nam fajną sprzedaje Aleksiej Shirov, mianowicie wprowadzać wszystkie figury do gry. I tak też się dzieje. Wieża z A na E1, aż chce się zagrać takie posunięcie. Zauważcie, atak na króla. I teraz tak. W partii goniec zasłonił się na E7, co jest potwornym błędem, ale ja pokażę alternatywę i zaraz powiem, dlaczego był błędem. Alternatywą byłoby zagranie na przykład skoczkiem na E7. No i teraz trzeba byłoby zagrać w sposób taki, aby troszeczkę tego materiału odbić. Skoczek bije na C7, rzecz jasna. No tutaj nie można za bardzo ruszać, bo hetman już w gotowości i z odsłony by atakował tego króla, zdobywając wieżę, potem gońca. Byłoby ciężko. Król musi ruszyć na D8 i teraz mogłoby nastąpić zagranie niezwykle ciekawe, niezwykle silne. Myślę, że na pierwszy rzut oka ciężko taki ruch wykonać. Moi drodzy, jest to ruch hetman D1. Hetman wraca do łask, ale ma zamierzony cel. Zobaczcie, on stoi na jednej linii z królem i skoczek teraz ma opcję zagrania na E6. Związania, związania i jeszcze raz związania. Bardzo niebezpieczna sytuacja. W tym momencie po ruchu D5, co jest ruchem dobrym, skoczek mógłby wybić na A8. I teraz oceńmy tą pozycję. Czarne niby mają troszeczkę lepiej według oceny komputera i przewagi mimo wszystko dwóch figur za wieżę, ale król jest w centrum i to się właśnie rekompensuje za to. Ja tutaj myślę, że białymi bym chciał grać mimo wszystko. Jest atak, są skoczki, jest skoczek, jest goniec, figury mają jakieś tam swoje połączenia razem. C4, no król w centrum przede wszystkim. Ciężej myślę, że jest tu się bronić niż atakować w partii. Nastąpiło goniec E7, co jest bardzo poważnym błędem, moi drodzy. Teraz Shirov popisuje się niezwykle silnym posunięciem. Spróbujmy znaleźć ten ruch. Można zatrzymać sobie filmik. Ja już ten ruch pokazuję. Jeżeli ktoś zagrał to posunięcie, gratulacje, to znaczy, że taktycznie jesteście nieźli. Moi drodzy, ten ruch to goniec D6. Niezwykle interesujący, silny. O co chodzi?
Chodzi o to, żeby odsłonić linię F i zauważcie, że jeżeli zbije tutaj pionek gońca, hetman F8, dajemy mata w jednym ruchu, po prostu. Nie chodzi tutaj głównie o to, żeby wybić tego gońca, tylko żeby związać i naciskać bardziej na czarne. Król w partii poruszył się na D8 i teraz, moi drodzy, dajemy mata w dwóch posunięciach. Zapraszam do rozwiązania, są dwa rozwiązania w tej sytuacji. W partii nastąpiło, uwaga, hetman F8, szach. Jeżeli hetman zasłania się na E8, to dajemy mata na C7. W partii nastąpiło bicie i goniec zbija na C7 z matem. Widzimy, król nie ma nigdzie ucieczki. Mogłoby jeszcze nastąpić troszeczkę inaczej. Mianowicie goniec mógłby najpierw zbić na C7, król E8 i hetman F8, ale Szirow, jak to Szirow, wolał efektownie jeszcze, moi drodzy, poświęcić jednak tego hetmana, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, więcej poświęceń, jeszcze przyjemniej. I kończący ruch. Niezwykle interesująca kombinacyjna gra Aleksieja Szirowa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.